Tak, trochę przycinają, no ale mniejsza z tym. Idziemy dalej. O kurczę. A tutaj się tak pojawiają raz za razem. No cóż, dobra. Pójdziemy sobie. Gdzie sobie pójdziemy? Pójdziemy sobie może troszkę dalej. Nie wiem, czy to mnie złapie. Nie, nie złapało mnie, dobra. Do tej ściany, bo przy okazji będę widział chyba w miarę, gdzie pojawiają się te. Tu są takie w ścianach takie coś dziwne, które chyba nam obrazuje. W którym miejscu się. Ała, do jasnej cholery. Dziękuję. Dobrze, że mamy tutaj tego autosave'a, bo po prostu jestem zniesmaczony tym, że tak strasznie sfailowałem. Dlatego idę teraz szybciej, bo wiem, dokąd mam dojść. Ale z drugiej strony nie wiem, czy mi się w tym momencie uda. No bo to miało, kurczę, szybciej się wyłączyć, a tak to się dupa, a nie. A się nie wyłączyło. Żebym znowu w to nie wlazł. Jest. Nie! Myślałem, że w to wejdę głową. Dobra. Hopsa, hopsa. I tutaj oczywiście nie możemy przejść, bo jest wszystko zablokowane. A tutaj co? Tutaj trzeba przejść pod spodem, tak? No i co dalej? Tutaj jest wolna przestrzeń taka? Wolna. No to idziemy. I przejdziemy sobie jeszcze tutaj. Jejku, jak strasznie mulą te gogle. Tylko muszę sobie wyczaić moment, w którym mogę przejść. Bo tak to nie jest zbytnio ładnie poprowadzone. Tak. Widzę, że jedno chyba goni drugie i za niedługo się spotkają. Tak, dobra, to idziemy. I możemy już chyba to wyłączyć. Straszne urządzenie. Da się tu jakoś przejść? Nie mówcie, że się nie da. Bo się zdenerwuje. O, coś tam było napisane. Jakoś wespnij. O, wskocz, 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 wskocz. Pięknie. Jeszcze. I możemy się opuścić. Będą tu jakieś brzydale? W końcu przydaliby się jacyś brzydale z tymi goglami, które mam ja. Bo mówił ten taki gruby naukowiec, że tacy będą. Wyważ drzwi, nie chcę wyważać drzwi. Coben. Oho. Tam jest Kobin. Biuro Rida. A ja tego pana już widziałem. Jak sobie przypominacie, to właśnie. Nie, nie będę rozwalał teraz tych świateł, bo on może nas zauważyć. Przesłuchaj Rida. Fisher, I can explain. O, God, stay back, stay back! chyba masz jeszcze takie ładne zadrapania po naszej ostatniej rozmowie. Nobody's coming to save you this time, Andre. Now tell me, what the hell is Reed up to? Reed's working with Megiddo. He's using Third Echelon to get EMPs into the country and site it in DC. I help set it up. It's what I do. Na pewno. Nie masz nam nic więcej do powiedzenia? Ojej, ale przynajmniej lecisz z flagą Ameryki. Why? What does Reed get out of this? The president. They're gonna take out the president after the EMPs go off. Paralyze the city. Use it as cover for the hit. Tonight. Why go after the president? I can't tell you. Jak to mi nie powiesz? Już kiedyś mówiłeś to samo, że mi nie powiesz, ble, ble, ble. Powiesz. Ja ci to mówię. She won't play ball, but the VP is already in Makito's pocket. Reed gets a medal and a big fat promotion after it all goes down. That son of a bitch. Last question. This is the important one. What do you know about my daughter?
If I tell you, you're gonna kill me. No przecież ja cię mogę zabić na miejscu, jak mi nie powiesz. No, lepiej powiedz. I don't know anything about her. Fisher. Like I said, they gave me a picture. Told me to provide a body that matched. I did a lot of jobs like that for Third Echelon. Anything they needed. Ask your friend Grimm's daughter. I worked with her a bunch of times. She knows more about this than I do. Shut up. No, ładnie. Nasza koleżanka wie więcej. Still alive? Good. I think. Oho. Ładnie. Powiem wam, że... A, zobaczyli mnie w tym miejscu. No cóż. W takim razie trzeba się bronić. Gdzie oni są? O Jezus! Gdzieś tutaj przylazł. Idź sobie stąd. Dostaniesz headshota. No, do widzenia. Dziękuję panu. No i oczywiście kończy mi się amunicja w najbardziej niepożądanym momencie. Dobrze, że sam umie szybko przeładowywać. I tu są pancerne szyby. Tak, widzicie mnie. Ja też was widzę. Ja też... Też was widzę. I co z tego? Co rzuciliście? Ała! Dostałem w pupę. Jaki smoke? Ty, czemu ty nie... O, przepraszam. Jakaś ścinka była. Znowu ścinka. Co jest? 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 Reed's in bed with Megiddo. They're going after the president and playing Kingmaker with the VP. The EMPs are for cover. Of course. Aid won't be able to get there in the aftermath, and they'll have a convenient terrorist attack as cover for everything. Coben had a few other things to say. I'm headed to your office, Grimm. What am I going to find there? Something long overdue. Patch me through in telepresence when you get there. We'll talk then. I znowu mamy gdzieś dojść. Patrzcie, są dwa miejsca, do których trzeba dojść. Na przykład tu. Jak to nie masz kontaktu, jak masz kontakt? A, znowu przyszły te pachołki. Z jakimiś głupimi strzelbami. No stary, zobacz, że tutaj leżą twoi kumple, no. Ale oczywiście ty... Nie mogę ci strzelić headshota, no nareszcie. Roya by był zniesmaczony, że ja po prostu nie umiem strzelać headshotów. No go in. Chodźcie tu. No i co się boicie? Co się czajcie? O, pięknie. Ojejku, co za ze mnie za łajza. Jasna cholera. Powiem wam, że zaczyna być trudno. Zwłaszcza... Aha, dobra. Jesteśmy w tym momencie. Myślałem, że znowu będziemy musieli pokonać tych brzydali z tymi goglami, co ja mam. Sprawdźmy, ile ich tu jest. Dwóch na dole, tego na górze nam nie pokazuje, a wiem, że on tam jest. Dlatego spokojnie, spokojnie. Oj, ktoś zestrzelił twojego kumpla! I oczywiście... Ciebie też. Nie zdążyłeś mnie chyba jeszcze rozpoznać, że tutaj jestem. I bardzo dobrze. Jeszcze tutaj są jacyś. Na przykład ten na dole. I takiego pana też by trzeba było... Fuck! Jejku! Przyjdzie tutaj po schodkach, czy nie? Jak myślicie? Gdzie on polazł? O, gdzieś tu biegnie. Chodź ze tu! Ktoś tu strzelił, widziałeś? Uważaj, ktoś ci strzela w nogi i jeszcze się potkniesz na schodach. Gdzieś tu jeszcze jest jeden przyjemniaczek. Tam na górze chyba. Po niego trzeba będzie się specjalnie przejść, bo on nie zamierza zejść na dół.
Guy's badass. Chodź, chodź. Looks clear. No. O, jeju, 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 jeju. Gin. Łajdaku. Dobra, idziemy. Nie wiem, co pokazuje znowu nam tutaj ten checkpoint. Bez przesady. Przecież tu przed chwilą byłem. Tak, tu byłem, tu byłem, tu byłem. Ale fajnie spadłem. Chyba, że to pokazuje coś... Nie, to pokazuje coś wyżej. Mniejsza z tym. Idź do biura Grimm. Dlatego idziemy do biura Grimm. Gdzie jest biuro Grimm? Na pewno na końcu tego korytarza. Przy którym... O, proszę bardzo. Widzicie te wieżyczki? No właśnie. Dlatego trzeba uważać. Ja oczywiście zaraz tutaj coś zepsuję. Mama będzie krzyczeć, nie dostanę obiadu i tak dalej, i tak dalej. Ha, tam chyba nie ma opcji, żeby przejść. Chyba, że są jakieś rury na górze. Nie ma rur na górze. W tym miejscu też nie mogę przejść, dlatego myślę, że w tym miejscu będzie jakaś opcja. No nie, no bez przesady. No nie mówcie, że... Ha! Ale jajca. No. Powiem wam, że jest grubo. Bo jak ja tu wskoczę, to ten laser może mnie złapać spokojnie. Czyli muszę wszystkie przejść za jednym razem? Będzie trudno. Sprawdzę, jak tam się ma sytuacja w innych pomieszczeniach. Może rzeczywiście tam jest jakoś... Nie zamykaj, wyjdź przez to. Zapomniałem, że nie wyłączam. Nie zamykam drzwi. Da się w ogóle to jakoś wyłączyć, czy coś? Rozwalić? Nie da się tego rozwalić. Mam jeszcze nawet krzyżyk przy rozwalaniu tego. No cóż, no dobra, no to w takim razie musimy przejść przez te wspaniałe fotele. O. I trzeba chyba tutaj wymierzyć jakiś moment, w którym można wszystkie przeskoczyć jeden za drugim. No jakbym teraz wyskakiwał, to mogłoby to coś dać. Na przykład teraz, teraz i teraz i teraz. O! Udało się. Wspaniale. Tylko teraz co? Oczywiście na górze są też te piękne lasery. Lasery, bajery. Tak. On tutaj jeden przyjdzie, drugi przyjdzie, a my sobie przeskoczymy i się... Nie, nie powiem się spuścimy, tylko się opuścimy. O, a teraz co? Może ja się schylę, bo tutaj coś leci. O, dobrze, się schyliłem. Tak, czyli w takim razie trzeba... Jejku! No, nie wiedziałem, że to jest takie długie. Bez przesady. Dobra, poczekamy, aż to przejdzie w drugą stronę. No. I hopsasa. Przejdziemy sobie spokojniutko. I już jesteśmy po drugiej stronie. Oho. Powyłączamy światło. Oczywiście nie zdążyłem, zanim ten wspaniały Fisher. On oczywiście musi się strasznie popisywać. I... O, teraz jest lepiej. I musi oczywiście się tak pięknie turlać. Dobra, sprawdzimy, czy tutaj nikogo nie ma. Jest tam ktoś. Tam jest daleko, gdzieś jeden. Myślę, że on nie powinien nam większych problemów sprawić. A tutaj jest ktoś? Nie ma nikogo? A to ci heca. Dobra, jeszcze wciąż jest za naszym, poza naszym zasięgiem. O, jest już w naszym zasięgu. Oczywiście. To źle dla niego i dlatego. Bardzo podoba mi się ten motyw, że jest rozbryzgana krew na ścianie. Jest dobre.